Witam Was serdecznie w tą piękną pogodę. Londyn leje oczywiście, jakby inaczej. Ostatnio ta pogoda jest tak zrypana, że masakra. Już tak ładnie wczoraj słońce świeciło, ale dobra. Dzisiaj taki vlog, nie wiem o czym. Może jakieś jedzenie, jakiś fast food skoczy w międzyczasie, więc co? Zapraszam na odcinek. Słuchajcie, dzisiaj patrzę sobie na telefon rano. Oczywiście dźwięki mam wyłączone, jak śpię. Budzę się, patrzę, tam SMS, że jakaś paczka taka nawet dosyć spora. DHL, no. Ma mi dostarczyć, czy DPD? A cholera wie, mniejsza z tym. No i okazuje się, że tam jest kurtka, koszulka, jeszcze jakaś kamizelka i boks do wożenia żarcia, nie? Bo kiedyś, teraz też czasami mi się zdarza wsiąść na skuter i deliveru sobie pojeździć, porozwozić żarcie. Dajcie kuźwa, żeby mnie nic nie przejechało. No i po roku czasu, wyobraźcie sobie, po roku czasu mi to przysyłają. Ja już o tym naprawdę zapomniałem, nie jeździłem, ale czasami w weekend się zdarza, jak nie ma pracy. Chcę sobie, wiecie, jakieś pieniądze większe, grube zarobić. Oczywiście świrę z tymi grubymi pieniędzmi. Ale w weekendy można ładne pieniądze sobie zgarnąć jeżdżąc Uber Eats, Deliveroo, Just Eat. Ja wszędzie mogę, bo jestem zarejestrowany. Ale robię to rzadko. I taka niespodzianka ponad roku czasu, ponad. Przyszła mi ta kurtka, jeszcze nie przyszła, jak przyjdzie, to wam pokażę. Poczekam za kurierem. Czekałem, miał być między 9 a 10:22 dokładnie. Ale niestety z nimi tak jest, że może nigdy o czasie nie przyjadą. Lecę dalej. Fajnym pomysłem na biznes są takie budki. Jak tutaj widzicie, gościu sobie podjeżdża w porze obiadowej. No i sprzedaje śniadania, burgery, jajecznice i inne bajery. Chodźcie sobie zobaczyć, ile co kosztuje. Proszę bardzo. Zapachy fajne dochodzą, więc fajny sposób na biznesik. Tak, moi drodzy, zgłodniałem, znajduję się w takiej, można powiedzieć, budzie. Ceny. Możecie sobie zobaczyć, jak będziecie widzieli. Spice Shack Park Royal. Zamówiłem sobie miks mięs z grilla we wrapie 6,99 i frytki 2 funty i kolka. Zobaczymy, czy będzie smaczne. Danie właśnie odebrałem. Taki, powiem wam, że w miarę duży wrapik, mięso z kurczaka, falafel w środku, jakaś suróweczka, do tego spore frytki. Zabieram się do jedzenia. Powiem tak, frytki jak frytki. Kolka. Ja jestem tak głodny, powiem wam. Jadę tylko śniadanie, a już jest późno. O! I ratuje się właśnie takim fast foodem. Proszę bardzo, próbujemy. Znowu oblizałem te palce, nie? Czuć delikatną ostrość. Taki typowo hinduski smak. Nie wiem, jak nazwać. Indyjski smak z indyjskiej restauracji. Takie przyprawy, jak kojarzycie. Dobre. Prosiłem pana, żeby nie było za ostre. No i jest akurat. Bliżej wam pokażę. To są mięsa z tak zwanej szpady, jak to tam się nazywa. Bardzo dobre. Się powiem wam, że miałem ciężki dzień. Sorry, że z pełną gębą, ale roboty tyle miałem, że nie idzie
nie można było się ogarnąć, naprawdę. Jeszcze czekałem za tą paczką z tego DHL-a, której oczywiście nie otrzymałem, ale była opcja zostaw w bezpiecznym miejscu, czyli wrzuci tam, gdzie stoi skuter. Myślę, że będzie dobrze. Lokal, powiem wam, że czysty, w fajnym stylu zrobiony, coraz więcej już w Londynie pojawia się takich lokali, bo uwierzcie mi, jeszcze rok, dwa lata temu to lokal z żarciem potrafił wyglądać tragicznie, ale co nie świadczyło to o tym, że jedzenie będzie niedobre, bo to jest weźmie, im bardziej obskurnie, tym, przepraszam, to jednak trochę ostre jest, już zaczynam się pocić. Fryteczki grubaśne, jak to fryty. W tym momencie macie właśnie menu, cennik wrzucam wam. Ceny nie oceniać, tak jak zawsze mówię. Dla jednego może być drogo, a dla drugiego może być tanio. Dla mnie jest okej. Dobre, naprawdę. Tą restaurację. Fast food polecił mi kolega. Mówi idź, tylko poproś, że nie chcesz ostrego, bo potrafi przypić. Teraz już czuję ostrość, naprawdę. Kurde, dobre. Ja wam czuję taką przyprawę, jakąś taką dziwną. Pierwszy raz ją posmakowałem tutaj. No więc to jest. Niby ostre, piecze delikatnie, ale ma smak. Bo wiecie, jak niektóre ostrości są takie, że ostrość ci dowala tak, że nie czujesz smaku potrawy. A to jest wręcz przeciwnie, ta ostrość właśnie daje ten smak. Pychota. Zabieram się do jedzenia. Tak, najedzony, można powiedzieć. Pokorek. Już mogę powiedzieć, było dobre. Uwierzcie mi, że jak jedzenie jest niedobre, naprawdę jak przeginają, to ja po prostu najczęściej wychodzę. Nawet czasami jak zapłacę. Zdarzyło mi to może się 3-4 razy. Ale poprawia się ta jakość żarcia. Po prostu trzeba wiedzieć, gdzie iść i gdzie zjeść. A jak czasami nie wiesz, to możesz się naciąć na jedzenie takie niezbyt ciekawe. Poczekajcie, wytrę sobie kamerę. Kamerka wytarta, bo leje deszcz. Nie ma jak nagrywać, musiałem poczekać chwilę, aż trochę osłabnie. Bo tak leje, nie chcę, żeby mi tu zalało mikrofonu. Dobra. Miła obsługa. Fajni kolesie tam pracują, fajne ziomki, można powiedzieć. Kuchnia taka hinduska. W stylu hinduskim, indyjskim. Czy jak zwał, tak zwał. Lokal zrobiony też w tym stylu. Jak już mówiłem, fajnie, czysto. No i powtórzę się, jedzenie dobre. Nie jest jakieś nie wiadomo jaka tam jakość tego jedzenia. Nie wiadomo jaka, ale dobre i świeże. Przede wszystkim, co jest ważne, bardzo, bardzo dużo ludzi się przewija, czyli znaczy, że jest dobre. Kuźwa, chyba nie nagram teraz tego. Tak zaczyna lać. Sobie podejdę pod tą ścianę. Naprawdę, dzisiaj tak nie miało być. Tak się nie umawiałem z pogodą, że ma lać. No i tak jak wam mówię, wszystko było ok. Spora ilość frytek, mięsiwo też spoko, kurczaczek. Myślę, że za 9 funtów bez jednego pensa całkiem spoczko. Sosiwa też ok. Jak już mówiłem wcześniej, czy nie mówiłem, ostrość była, że nawet można było się trochę spocić, ale jak dla mnie, powiem wam, że nie zrobiło to na mnie wrażenia.
ale nie lubię takiej ostrości, takiej na przykład, że ostrość zabija cały smak żarcia. A ja lubię zjeść, jak wiecie. Ostrość zabijać cały smak żarcia, że tylko walczysz z tą ostrością, robisz się czerwony, a na końcu dostajesz czkawki i tak kończy się to jedzenie. Przetrę kamerę znowu, sorki. O! I tak kończy się to właśnie jedzenie czkawką. Nie lubię takiego. A tu takie sobie. Ale wcześniej, jak będziecie może w tym lokalu, to powiedzcie gościowi, żeby mniej tej ostrości tam dał, bo koleżka był i mówi, że no, potargało nim trochę, że lubią ostre żarcie. Nic, moi drodzy, kończę tego dzisiejszego vloga, ogólnie vlog na spontanie. Byłem kuźwa głodny jak normalnie, jak wilk, jak to się mówi. No i się najadłem. Będę latał po takich lokalikach, jak będę miał okazję i ochotę, bo niecodziennie mam ochotę na takie jedzenie fast foodowe, ale raz, może dwa razy w tygodniu lub raz na dwa tygodnie się taka okazja trafi i będę spożywał takie żarcie. Chciałem jechać na Canary Wharf, nagrać wam fajne widoczki. Dzisiaj miałem to zrobić, ale pogoda spłatała mi figla, a powiem wam, że była prognoza pogody, że ma delikatny deszcz być, a tu kuźwa leje jak cholera. Sorry, wytarcie kamery. O. A tu leje, siąpi, wieje. Wczoraj słoneczko piękne. No i zobaczymy jeszcze, czy ta paczka mi przyszła. Czy wrzucił tam, gdzie miał wrzucić, czy po prostu olał temat. Mam nadzieję, że wrzucił, zmoknie. Ale tam powinna być kurtka. Kurtka i ten boks. Taki do włożenia żarcia na skuterze, nie? Bo dwa lata temu, jak już wam wcześniej mówiłem, powtórzę się, dwa lata temu, czy tam półtora roku temu, bardzo dawno temu to było. Zapomniałem o tym. Nie mieli na stanie, nie przesyłali, a tu nagle bum, przysłali. Dobra, sprawdzimy, czy ta paczka jest. Już prawie jestem w chałupie. Tak, moi drodzy, ja już jestem w chałupie. Prysznic przebrany, bo kurczę, zmokłem jak szczur, można powiedzieć. Paczki nadal nie ma, kuźwa, chciałem wam pokazać, a niestety wam nie pokażę. Miała być o 9, jest godzina 15:12, a paczki jeszcze nie ma. Trzymajcie się, zdrówka wam życzę przede wszystkim. Subskrybujcie, łapkujcie i komentujcie. Na razie, cześć.